Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy Test Drive Ultimate 2. Mamy godzinę 11:51 w czasie gry. Dość słonecznie, ze standardowo na Hawajach. Jak widzicie, siedzę w moim Mercedesie AMG. Tutaj mamy dość klimatyczne widoki. SLK 65, tak? Czy 55? Już sam nie wiem. SLK 55 albo SS. Już sam nie wiem. Nie, ja się na Mercedesach nie znam, chociaż i tak wolę bardziej, wolałbym między, wybierać między właśnie BM-ką a Mercedesem, to bym wybrał Mercedesa. BM-ki też nie są, nie to, że też mi się jakoś nie podobają, ale ja po prostu jakoś za BM-kami nie przepadam. Niestety, no mam takie swoje upodobania, niektórym może to się nie podobać i w ogóle. On strasznie gdzieś mi się daje grę przyciszoną. No nie wiem, naprawdę bardzo cicho ją słychać, tak, już ją sobie podgłosiłem. I powiem wam tak, dzisiaj zrobimy sobie następne kategorie w szkole jazdy i wyścig z testą od tego Mercedesa, co już posiadamy. Ale przejrzałem gazety, te moje właśnie CD Action i znalazłem wreszcie tutaj materiały na temat gry i nawet też nie spodziewałem się, że Maleńczuk tutaj podstawiał głos. Poczekajcie, bo ja mam tutaj właśnie dwa te materiały i chciałbym tylko, że to jest właśnie na innych stronach i chciałbym właśnie tu spojrzeć, bo tu wszystko miałem opisane. Gwiazdorska obsada właśnie, Maciej Maleńczuk i Renin Juicy. No to raczej chyba podstawiałem tutaj za polski głos. I tutaj test driver w info Grimes. Dobre wieści dla tych wszystkich, którzy jak my ciągle nie mogą nacieszyć się jeżdżeniem po Ojachów. Test Drive Ultimate 2, czyli to było nawiązało do pierwszej części, którą wkrótce będziemy, kiedyś będziemy nagrywać. Dlatego, że mimo bardzo złej kondycji finansowej Atari nie wygląda na to, by tytuł ten i sugerowany już kilka miesięcy temu sequel miał przepaść wraz z producentem. Jest tak, gdyż, jak informują nasze źródła, Atari sprzedał licencję na markę Test Drive własnej firmie Mattes Infogrames. Zawarta na niej 6 lat umowa kosztowała władze spółki 5 milionów dolarów. Jednak według szacunku pozwoli na wydrukowanie przez Infogrames co najmniej dwóch serii Test Driver. Pozostaje tylko pytanie, kiedy te Ultimate 2. Czyli co, możemy liczyć na jeszcze na dwie części, na trzecią i czwartą. Ja bym był bardzo zadowolony. Pojedziemy sobie teraz, żeby nie było trochę nudno, przejdziemy sobie wyścig naszym tutaj Mercedesem. Teraz jak to wszystko głośno słychać. Właśnie tutaj po ten test samochód. Nadal nie wiem, jak zasuwa się ten szyby, znaczy dach. Tutaj cieszy ogromny otwarty świat, w którym jest co robić zarówno samemu, jak i ze znajomymi. Masa licencjonowanych samochodów, cykl dobowy wciąga na długie godziny. No dokładnie, wszystkim się zgodzę. Niepokoi tutaj właśnie słaby model jazdy. No mi też tak właśnie niepokoi, bo ja powiem wam, nakręcę już dla was tak chyba, jak się nie mylę, 26 odcinek i ja mam dość, nadal dość niezłe problemy z opanowaniem niektórych samochodów, żeby opanować ten. Ciężko jest naprawdę mi się przyzwyczaić. Jak widzicie, też sami teraz wzięła przez tamto wypadnięcie, bo trochę się zaczytałem. Ale to jest tak, jak się właśnie jedzie i się czyta. O, ale nie uderzyła. Ja to bym może muzyczkę zapodał. O, jest, popełniła błąd. Mamy szansę. A, my też po zewnętrznej, ale idziemy. Bierzemy ją. Dobra, tak, żebyśmy my tylko nie popełnili błędu i będzie zarąbiście. Później pojedziemy sobie do szkoły. Ja tam sobie porobimy. Mam nadzieję, że długo też tam mi nie zejdzie. Nie uszykowałem sobie picia najgorsze. Z nagrywania. A przydałoby się, bo wczoraj dość dużą, sporą dawkę alkoholu spożyłem.
Oj, ty pijoki, pijoki. Zamiast siedzi nagrywać test drivera, to piją. Pięknie. Nie, obstukałem już wszystkie klawisze, ale już nie wiem, którym się zasuwa tutaj u mnie dach. Jakoś pamiętam, na początku to klikałem, że takie wyskakiwało takie okienko. Nie wiem czemu, ale teraz już nie wyskakuje. O, trochę ją odjechaliśmy. Serpentyny to mamy tutaj nieziemskie, ale fajnie, fajnie. Nawet dość spory wyścig uliczny, ale chcę po prostu ten wyścig skończyć, żeby mieć spokój. Denerwuje mnie ten telefon. Jak na razie właśnie padają tylko od niej te telefony, o ten samochód i nic więcej. W sprawie tego wyścigu i ten TGS. Ja już mam po prostu dosyć tego słuchania. Tych jej bzdur. Ajajaj. Może jej Mercedesa nie zarysowałem, ale swojego tak. Jesteśmy. Spoko. O. Wyłączę radyjko. Tutaj, patrzcie. O, do tego garbusa. Pin na 10 dopiero, a słabo. Słabo, słabo. No i tak, wypadałoby się teraz przeteleportować, myślę... a co my tu mamy właśnie? Spiker. Ja mam się tu jak przeteleportować. Szkoła jazdy, jaka to już szkoła jazdy? Skoro ja tu nie byłem. A, na C. Aha, no to nie dziwi się. Konwój ekstremalny. No, przydałoby się zrobić nie za niedługo Spike, ale co się Spider. Przydałoby się zrobić odcinek taki właśnie znowu z tymi wydarzeniami z DLC. Wtedy ja bym sobie trochę kasy nabrał i ten. Bym miał na samochody, jak już na te wyższe wyścigi chcę, bo tam pod jeden samochód na dwa wyścigi, nie? Dobra, przejdźmy sobie tu. Licencja, jak widzicie, już możemy ten. Licencja szosowa A3, A2. Podstawowe umiejętności, ruszamy. O kurde, cel K od razu. Czyli omijanie beczek. Going to Ibiza, Enki. A my znajdujemy się na Hawajach. Dobra, ruszamy, zaraz sobie poczytamy. Ale potężna bryka. Kurde, jak ciężko się nią zebrać. Masakra. Muszę się jeszcze zatrzymać. Udało się. I tutaj właśnie tutaj już ten, co opisuje tutaj materiał właśnie w CD Action. Nie wiem, kto to dokładnie tutaj opisywał, ale tutaj mamy podany producent Eden Games, data wydania 2011, multiplayer będzie to maksywny. To masywny. I to masywny, aha. Dobra. Going to Ibiza Enki. Gdybym nie musiał się odrywać od gry, bym napisał ten tekst. To bym się nie oderwał. Tak dobrze się przy tym niej, przy niej bawię. Tak dobrze się przy nim bawię. To jest tak słuchać tutaj w ogóle. Tutaj mamy najazdy właśnie. Wszystkie maszyny możemy obejrzeć z każdej strony. To też jest właśnie duża zaleta. Klasyki, kaszle, super bryki. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Dokładnie. Tym razem my możemy nasze wymuskane karoserie zabrudzić i porysować. Choć delikatnie naprawdę to wygląda. Aston Martin One 70 widziany jest najczęściej oglądanym przez innych kierowców strony. Samochody widziano, widzianko, fryzura, za pieniądze dostaniesz wszystko. Jak w prawdziwym życiu.
Dobra, odpalamy. 6,3 litra. Coś się dźwięk zbugował silnika. Słyszę. Aż tak dziwnie jechać z tym. Słyszę tylko strzelanie. O, teraz chyba odzyskał. Nie wiem czemu tak. To dobra. Samo tu widzę się z czasem. Nie wiem czy mi się uda. ...10 sekund, taki dystans, jeszcze wyhamować muszę. To się nie uda. Za wolno. Widziałem, że tak będzie. No bo rozstrzygi mnie ten dźwięk. Jak nie dam dociny, to nic z tego nie będzie. Jeszcze tak się beznadziejnie zbiera. Jeszcze barnał taki robi, że... Tutaj mamy bardziej te beczki odstawione. Więc tutaj bym bardziej musiał przyspieszyć. A ja też tutaj tracę dużo. Jest chyba lepiej. Tu te beczki już częściej. Ten slalom jest bardziej porozstawiany. Nie wiem, nie widzę tego za dobrze. Znowu. Tylko jeszcze zostaje właśnie tutaj, zamiast przejechać przez to, to ja muszę się jeszcze zatrzymać. Oj, sprawi mi to wyzwanie dużo problemów. No patrzcie, ja tu normalnie kasuję, tracę na tym wszystkim. To jest szok. Tak, widzicie, łapię przyczepność na jedno koło. Na drugie bym tracił. O, teraz trochę lepiej. Ale też nie będzie za wesoło. Jest, w ostatniej chwili praktycznie. O, znowu mamy takie deszcza. Ćwiczenie driftingu. Tu się nie da driftować w tej grze. Przynajmniej ja tego na pewno nie opanuję. Ja tu zwykłej jazdy nie mogę opanować. A co dopiero driftu. Trzy okrążenia, tak? Na to wychodzi. Dobra, grzejemy. A i tak teraz powiem wam, że taki czuję opanowanie nad tym Mercedesem. Nie to co na Astonem, bardziej się obawiałem. Ostatnie okrążenie. Powinno nam się udać. Jeżeli czegoś nie sknącę, tak jak teraz. No, dobrze mi idzie, tak. Dokładnie. Jeżeli ktoś tu pisze o tym modelu jazdy, że to jest duża wada, to z drivera. No po prostu te samochody się przyjemnie
do przyjemnych, przyjemnie prowadzących nie należą. Zresztą niektórzy z Was już pewnie grali. Ciekawe, jak jedynka się prezentuje. Ale to kiedyś się dowiemy. Ja tu się skupiam, żeby znowu nie sprzątnąć się jak i beczki. Ostatnie okrążenie, jak ostatnie na ostatnim okrążeniu. Tutaj. Już sam nie wiem. Szybko zapominam. Dobra, i na finisz. Pięknie. Chodź do premiery Test Drive Ultimate 2. Zostało jeszcze trochę czasu. Do naszej redakcji trafiła w zasadzie ukończona już wersja gry. Oniczona jednak do rozkrywki dla jednej osoby. Rozopatrzona komentarzem, że wciąż trwają prace nad poziomem trudności oraz modelem jazdy. Poza tym hulaj dusza. Ponad 90 licencjonowanych aut. Dwie ogromne wyspy z 3290 km długi. Ponad 600 wysp, a do tego cykl dobowy, zmienna pogoda, słowem wszystko, na co fani samochodowie czekają od dawna. No to tutaj bardzo dużo zalet gra prezentuje. No ma więcej po prostu zalet niż wad. Niestety no bolączka to jest właśnie ten model jazdy. O Boże, jeszcze trwa na tym deszczu. A tu za karę to nastukam pięknie. Trzynaście checkpointów. Nie mam tu zamiaru szaleć. Pięknie słychać, jak tu wszystko tam silnik pracuje. Dźwięk tutaj jest odzorowany mega. No, już widzę, że słabo. O, jeszcze uderzyłem. Lepiej nie może być. Jak jeszcze nieopanowany Mercedes. Oj, będzie naprawdę ciężko na tych wzniesieniach takim potworem z takim czasem. Słuchaj, odcinek Rzeszok. Dobra. I dalej nie zbierzemy się, nic to nie da. Choćbym nie wiem, jakbym się starał, to tutaj powolne ruszanie nic nie da. Muszę na tych zakrętach tutaj uważać. Jeszcze są te wzniesienia. Żeby nie wypaść nim z trasy. Właśnie tak jak teraz. Niby już byłem na plusie, a patrzcie, jaką karę jeszcze teraz dostałem. No, już czerwone. No, dajcie sobie jeszcze to. Tą karę. No to jest szok, co tu się wyprawia. Kontrolę tracę stop nad tym autem. Staram się ile mogę. Non stop mam. A tak dobrze szło, no. Masakra. Co tu się odpierdziela? No ruszaj. Zadziorny ten Mercedes, naprawdę. Może resztę materiału przeczytam Wam w następnych odcinkach. Ja sobie zaznaczę, gdzie skończyłem. Jak ja tak będę się skupiał na tutaj, na czytaniu i na jeździe.
Zresztą mówię, że autorzy właśnie artykułu tutaj strasznie narzekają tylko jedynie na model jazdy. Tu się z nimi zgodzę. Że to naprawdę duża bolączka jest. No ale no... Zawsze się trafiają jakieś właśnie produkty. Nie ma produktów w jakichś genialnych wyścigówek, które nie mają wad, a tylko same zalety. Jak nie ściana, to drzewo. Nie, teraz to jest maksymalne skupienie muszę. Bo ile ja będę siedział znowu przy tym? Dobra. Spróbuję tutaj się skupić maksymalnie. Mam nadzieję, że mi się teraz uda. No ruszaj. Nie wiem tutaj naprawdę jak startować, tak żeby dobrze wystartować. Jeżeli macie tutaj jakieś propozycje, to piszcie. Już pierwszy zakręt zjebany. Ja działam pod presją i to jest taki właśnie kuźwa finał. Że niby próbuję jechać szybko, ale staram się też wolno, ostrożnie, żeby czegoś nie zepsuć. A wychodzi beznadziejnie. Ruszysz dobrze? Spokojnie, ale patrzcie, nieziemskimi. Od razu mi się Deran normalnie przypomina. Jeszcze z tym Mercedesem to jeszcze bardziej. Tam już te typowe egzotyki były. Ze samym GTS-em jechałem, BM-ką. GTS, tak? Tak. Chyba źle nie mówię. A jak źle mówię, no to trudno. Poprawicie mnie. No ale zapewne nie wszyscy wiedzą, jaką mi BM-kę chodzi. No, przewaga czasowa piękna jak na razie. Żeby coś się nie spierniczyło. Dużo jeszcze checkpointów. Ohoho. My to widzę, że gówno przejechaliśmy wcześniej. O, już małe straty. Dobra, grzejemy. Nie wiem, ja jakbym wypuszczał tą grę, to tego modelu jazdy bym nie zaakceptował. No nic nie poradzi, że twórcy gry go zaakceptowali. Nie jest on też jakiś, nie wiadomo, jakiś zły, ale to naprawdę no przyjemny nie należy. Po prostu gdyby to lepiej chodziło, to widzicie, ja to bym te zawody bez problemu kończył. Tylko że no ten model jazdy naprawdę sprawia mi małe problemy. Dobra, koksimy. Idziemy. Gazu. Do mety, wreszcie się uda. Wreszcie. Z górki, na pazurki. I to dosłownie. Mercedesem to show. O kurde, Viper. Nie spodziewałem się tego. Viper, SRT, Dodge Viper, tam pisało na błotniku, ale no ten też się kopie. I to jak? Coś czuję, że jeszcze bardziej niż ten. A, bo mamy tutaj znaczy nie. Aha, ale hamulce to ma do kitu. Dodge SRT 10? Chyba tak. Dodge Viper SRT 10. Masakra. Co tu się dzieje? Genialny moment obrotowy. Masakryczny. Miażdżący.
tył napęd, no i jest finał. Ruszaj, a nie kop się, o. Jeszcze tego samochodu nie wyczułem, ale naprawdę jest dość agresywny, mocno. No ja pierdzielę, no. Mocno jest agresywny. Chciałem go kiedyś kupić tutaj. Znaczy miałem taki plan, ale w sumie dobrze, że chyba nawet nie mogę pobrać treści na niego. Jak na razie. To jest masakra. To, co ja nim robię. A, dobra. I finisz. O, uda się. Nie wierzę po prostu. Powinien tam bączka zakręcić tak porządnego, ale w sumie coś czuję, żeby to łatwo spierniczył. Aha, okej. Okay. Czyli bez uderzeń. Postaramy się. Jeszcze w nocy, matko. Piękna noc. Ale normalnie jak ryczy ten silnik. To jest masakra. Nawet nie wiem, jakie tam samochody jadą. Przede mną, no ale dobra, działajmy. Audi TT? Chyba. Spróbujmy delikatniej tam powyprzedzać. Już mi tył zarzuciło. On mi podjechał i zawadził mi. Seria powtórzenia w każdym, kurde, tej szkole jazdy. No ale cieramy. Czy się tego udało wziąć? Patrzcie, jak on blisko zjeżdża, po samej wewnętrznej. No, oni w ogóle nie patrzą, że ja jadę. Muszę pomyśleć, jak go tu wziąłem. No po zewnętrznej na to wychodzi, że mam go brać. No ale ja znowu mam tutaj masakryczny ten poślizg. To jest właśnie tak się to wszystko kończy. Przestaję lubić samochody z tylnym napędem, chociaż ostatnio miałem okazję jechać BM-ką 2,5-litrową w benzynie. No i powiem wam, że jechałem kompaktem i w kompakcie, co było trochę mniej koni, gorzej uciekał niż tutaj, w tej 2,5-litrówce. To, że tu szeroki kapcie 245, to jest masakra. U mnie w Toyocie, w Land Cruiserze jest 265. To jest terenówka. Normalna limuzyna. A wyprzedzę go dzisiaj? Nie. Od wewnętrznej do zewnętrznej. Nie chciał odpalić. Kręcił rozrusznikiem. Ale ruszaj. Normalnie. No ja pierdzielę, zamiast już tam go doganiać, to już go przed tym checkpointem wyprzedzałem, a ja ani jednego jeszcze nie wyprzedziłem. Dobra, ostry atak. Dobrze. Nie wiem, co tam jedzie. Nie, to jest. Ja pierdzielę, no. Hamulce brzytwa to tu nie są, naprawdę. Możecie się śmiać ze mnie i nabijać, ale jest naprawdę masakra. Z każdym teraz wyzwaniem będę się męczył pół godziny.
schodzić jak z wyścigami, zamiast pójść płynnie to. Dobra, pięknie. To się udało. Tu tego niby przed zakrętem wziąć. Ja zbytnio tutaj. Dobra, udało się. Muszę uważać no, z tym przyspieszaniem na zakrętach. Żeby mi nie uderzył. No i udało się wreszcie. Dobra, jeszcze nie mówmy hop, bo jeszcze nie przejechaliśmy linii mety. Teraz. Jeszcze dwa wyzwania. Możemy powiedzieć, że jest finish. O, teraz ładnie ruszyłem. Dobra, 20 checkpointów. A, czyli beczki na trasie. Spoko. Tak, i potworem na pewno. No muszę ponowić restart, bo co mi to jest, że ja ominąłem, mogę jechać dalej. Jak nie zaliczą mi, koniec. Dojadę na metę i będzie lipa. Już chyba powoli ogarniam, jak ruszać nim. Już tak jeszcze nie do końca. Tu mam beczki. Powoli. Delikatnie. Kolejny checkpoint zaliczony. O, znowu beczki. Wolniej, wolniej. Beczka, tutaj dużo tracę, prawie zawadziłem. Ten już zrywa buta, jak nie wiem co. Idziemy jeszcze 4 checkpointy. Grzejemy na metę. Beczek już chyba nie będzie, mam nadzieję. A nie. O, jeszcze mam stanąć. Oni to specjalnie zrobili, żebym przepierdzielił, ale jednak nie. Skapnąłem się w odpowiedniej chwili. O kurde. Tu mamy jakiś tor na Hawajach. Ciekawe, czy możemy na niego wjechać. Oczywiście M nie możemy kliknąć, żeby zobaczyć. Czas toru. Dwa okrążenia. No spoko. Już mamy czerwony, jak widzieliście. Jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej, bo nam tył ucieka. O, teraz na pewno będziemy mieli szałowy czas. Już to widzę. No, ale przejedziemy się, zapoznamy się z torem. Trochę mniej. Właśnie. Nic z tego. Gdyż tyle strat, to jeszcze kara. Sami musimy po prostu te samochody wyczuć. To jest masakra. Co tu się dzieje? Start mieliśmy udany. Widzę. No nie wiadomo, czy dalej będzie tak już kolorowo.
Zła przyczepności trochę, no. O dużo proszę. Dobra, to ciśniemy. Bo to normalnie z takim przerażeniem patrzę na ten tor, że to jest szok. Jak na razie jest dobrze, tylko tutaj, żeby nie spierniczyć tego, w miarę zwolnić. Też w miarę płynnie pokonać ten zakręt. Dobra, jest ok, na razie. Ło, tutaj te wzniesienia, to masakra jest naprawdę na tych Hawajach. Ostatnie okrążenie, patrzcie, dobrze idzie. Dobra, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Jeszcze to może się katastrofą skończyć. Właśnie. To już zachciało mi się drapać asfaltu. Och, ty drapieżniku. Viperze ty mój, ale i tak cię nie kupię. Dobra, trzeba trochę dać w gary. Bo trochę ta przewaga zmniejszyła się. Dobra. Bez szaleństw. Widzicie, już nas wyniosło trochę tutaj. Już widać przedostatni checkpoint w suspensie. I jedziemy na ostatni checkpoint. Udało się! Ło! No, zawody A3, A2. Szczelimy sobie fotkę? A nie. Tak. No, Marku. Dobra.